Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który jak zawsze zaczynamy od omówienia ostatnich wydarzeń kształtujących sentyment wobec ryzyka. I tak wczorajsza sesja na Wall Street miała mieszany wydźwięk. Z jednej strony przemysłowy Dow Jones zyskał 0,6%, z drugiej strony technologiczny Nasdaq znalazł się pod kreską o 0,7%. W efekcie, jeśli popatrzymy na notowania kontraktu terminowego na S&P 500, widać, że pozostają one cały czas blisko 4000 punktów. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, we wtorkowy poranek, no to widzimy, że DAX pozostaje blisko 15300 punktów, zatem no, utrzymuje się cały czas brak wyraźnego kierunku. To, co jednak poprawiło na początku tygodnia sentyment wśród inwestorów, no to przede wszystkim zelżenie obaw o sektor bankowy, bo brak nowych negatywnych informacji dla rynku to jest dobra informacja, bo nie pojawiają się kolejne przecieki dotyczące możliwości, no, konieczności dokapitalizowania kolejnych banków, nie wypadają jakieś trupy z szafy, zatem możemy mieć dzięki temu do czynienia z mozolnym wzrostem na północ, no bo przecież oczekiwania wobec dalszej polityki monetarnej złagodniały na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. To, co jednak wydarzyło się od wczoraj, no to jednak wzrosły rentowności w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na krótkim końcu krzywej, bo zmniejszyły się obawy o sektor finansowy. Mamy zatem do czynienia z niejako takim rozdarciem uczestników rynku. To, co zrobi Fed na kolejnym posiedzeniu w pierwszych dniach maja, jest wyceniane w tym momencie 25-punktowa podwyżka stóp procentowych na 50%. To, co będzie zależało od kolejnych ruchów, to, co będzie determinowało to, co będzie się działo w drugiej połowie roku, no, nie ma wobec tego mocnego konsensusu. Jedni uważają, że stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie, inni spodziewają się, że Fed będzie zmuszony ze względu na narastanie zjawisk recesyjnych na rozpoczęcie obniżek stóp procentowych. Z tego względu właśnie w tym tygodniu bardzo ważne będą wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli FOMC, którzy mogą wyrażać swoje zdanie na temat tego, czego możemy się spodziewać w dalszej części roku, jak oni zapatrują się na to, co wydarzyło się z sektorem bankowym w ostatnim czasie. W kontekście publikowanych danych pamiętajmy, że cały czas tendencja, że im słabsze dane, tym lepiej dla inwestorów, dla Wall Street, może być kontynuowana, bo no, będzie to zwiększało szanse rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w drugiej połowie roku. Dzisiaj warto zwrócić uwagę na indeks Conference Board obrazujący nastroje amerykańskich gospodarstw domowych w mijającym miesiącu. W piątek z kolei poznamy odczyt inflacji PCE, czyli tej preferowanej przez amerykański bank centralny. Patrząc na rynek walutowy, dolar znajduje się w defensywie, z pewnością obawy o sektor bankowy, wzrost oczekiwań na to, że Fed w dalszej części roku będzie musiał obniżać stóp procentowych, to nie stawia w dobrym świetle amerykańskiej waluty i stąd dolar traci dzisiaj wobec całego grona G10. To potencjalnie powinno sprzyjać złotemu, aczkolwiek notowania euro-PLN na cały czas jak przyklejone pozostają bardzo blisko 4,68 zł. Jeśli chodzi o USD-PLN, a tutaj spadki nieco większe i w tym momencie zbliżamy się do 4,32 zł. Złoto bez większych zmian powyżej 1950 dolarów za jedną uncję. W tym tygodniu uwaga na komentarze amerykańskich bankierów centralnych. Jeśli oni będą łagodzili swój ton, to może być czynnik sprzyjający powrotowi żółtego metalu do wzrostów. Solidne wzrosty wczoraj natomiast widzieliśmy na rynku ropy naftowej. 5% zwyżka niewidziana od dobrych kilku miesięcy, w efekcie której notowania w przypadku odmiany WTI znalazły się powyżej 73 dolarów. Jeśli chodzi o perspektywy dla czarnego złota, no to tutaj one nie za bardzo uległy zmianie w ostatnim czasie. Mamy na rynku do czynienia z nadpodażą w pierwszym kwartale, zapewne ona będzie utrzymywać się w drugim kwartale, zatem to dynamiczne odbicie no raczej jest związane z cofnięciem obaw dotyczących sektora bankowego o to, że potencjalne implikacje nie będą tutaj wpychały amerykańskiej gospodarki w recesji i w efekcie czego
popyt na surowiec może okazać się relatywnie wyższy. Nie jest to jednak czynnik, który może powrócić na trwałe, wygenerować jakiś silniejszy trend wzrostowy na tym rynku. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.